Witam wszystkich niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV, w którym zobaczycie grę pod tytułem Amazonia, która ukaże się w Polsce nakładem wydawnictwa Lucky Duck Games. No i teraz, jak być może wiecie, przynajmniej ci, którzy uważnie śledzą ten kanał, że jednym z ulubionych moich gatunków gier, w które zagrywam się i absolutnie bez reszty i bardzo często jestem w stanie wybaczyć wiele tym grom, są to właśnie gry karciane. Tak więc kiedy dowiedziałem się, że na polskim rynku ukaże się kolejne karcianko, oczywiście zacząłem merdać uszami, ogonem, czy czym tam się w tym momencie merda. I bardzo proszę, i dzięki uprzejmości wydawnictwa ta gra znalazła się na moim stole, a muszę przyznać, że karcianki, które do tej pory gościły u mnie na stole, zazwyczaj są to karcianki, gdzie wiecie, tu magowie, tutaj 20 żyć, tu 50 żyć, tu się lejemy, tu pierzemy się po twarzach, a tu proszę, przyszło mi sadzić drzewka. Tylko takie, wiecie, duże drzewka, no bo to w końcu Amazonia. Przy okazji będę dbał o przyrodę, będę musiał uważać na różnego rodzaju zarazy, na susze, na pożary, czyli nie jest tak po prostu łatwo w tym lesie. Zapraszam Was na materiał o grze pod tytułem Amazonia. Zanim przejdziemy do opisu samej mechaniki gry Amazonia, to jeszcze warto byłoby zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, no bardzo proszę, jest to zwykła, prosta, szara torba, nic nie powinno nas specjalnie dziwić, szczególnie, że w dobie różnego rodzaju ekologii i niestety w dużej części fasadowych działań, to niektóre są rzeczywiste i bardzo proszę, mamy do coraz większej liczby gier dodawane takie szare torby, może ich jakość i przetrwalność jest dosyć mierna, ale bardzo proszę, chociaż pokazujemy, że szara torba, szczególnie do gry, która będzie traktowała nam o Amazonii, dodaliśmy. Tak więc wszystkie elementy, wszystkie karty popakowane są w takie, wiecie, szare paski, szara torba na punkty. No, jest. Myślę, że warto coś takiego pochwalić. No ale proszę, tak właśnie wygląda przygotowana rozgrywka, tak więc mamy właściwie jedną talię, którą to talię musimy podzielić sobie na trzy stosy. Dlaczego na trzy stosy? Ponieważ gra będzie trwała trzy rundy, po zakończeniu pierwszej rundy i drugiej i trzeciej będziemy sobie punktować, zdobywać punkty, kto na koniec gry ma najwięcej punktów, zostaje zwycięzcą. Przygotowanie planszy już widzicie jak wygląda, a przygotowanie graczy jest jeszcze prostsze. Każdy z graczy dobiera sobie taki jeden korzeń plus jedną kartę tury gracza i tyle. Gra już została przygotowana. To teraz przejdę z Wami ekspresowo po zasadach i mechanice. Sami zobaczcie, jakie to jest łatwe w nauce. No i bardzo proszę, jak wygląda Wasza tura? Otóż Wasza tura będzie każda podobna do poprzedniej, ale spokojnie nie będzie Wam się nudzić, ponieważ w Waszej turze możecie sobie wziąć taką jedną kartę z pierwszego stosu, możecie sobie ją podejrzeć, sprawdzić, co na tej karcie jest. Jeśli tego elementu nie akceptujecie, nie chcecie tej karty zabrać, zatrzymujecie ją, dokładacie z aktualnego stosu kolejną kartę, dobieracie kolejny stos i sprawdzacie, czy akurat ten stos będziecie chcieli zabrać. Do tego stosu jeszcze możecie wrócić. Kiedy stwierdzę, że zostaję jednak przy tym stosie, no to bardzo fajnie, zatrzymuję sobie te karty i dokładam jedną kartę do tego stosu. Jeśli bym poszedł do trzeciego stosu, przejrzał sobie ten stos i stwierdził w tym momencie, że tutaj mi się nic nie podoba, to tak czy inaczej muszę dołożyć tutaj kartę i dobrać jedną kartę w ciemno i tę kartę muszę już dołożyć do swojego konstruowanego lasu. No i właściwie tyle. Tak wygląda mechanika. Kiedy skończymy sobie pierwszy stos, punktujemy i tak robimy sobie trzy razy, a na koniec wyłaniamy zwycięzcę. Proste. To teraz zobaczmy, o co chodzi w tych poszczególnych kartach. Tak jak Wam już powiedziałem i pokazałem, mechanika jest dosyć prosta i polega na tym, że po prostu dobieramy sobie odpowiedni stos i dokładamy do naszego lasu. A rzeczy, które możemy dołożyć, jest naprawdę sporo. Otóż najważniejszą rzeczą, którą będziemy dokładać i będziemy konstruować, to oczywiście są nasze drzewa. Drzewa będą składały się z poszczególnych oczywiście korzeni i pni. Im wyższe drzewo, tym więcej punktów będziemy mogli sobie uzyskać, ale kiedy dociągniemy kartę, która będzie miała koronę drzewa, to tak czy inaczej musimy tę koronę dołożyć i zamknąć drzewo, o ile oczywiście mamy taką możliwość. Oczywiście możemy również na wariata sadzić nieco więcej drzew. Poza tymi elementami mamy oczywiście dużo zwierzątek, które to zwierzątka będą punktowały pod koniec poszczególnego sezonu lub ewentualnie na koniec gry.
Mamy również kartę pogody, która będą w parach dawały nam dodatkowe punkty. O punktach za chwilkę nieco więcej Wam powiem. Mamy nasionka, które jeśli przetrzymamy, dadzą nam możliwość pod koniec sezonu dociągnięcia specjalnej karty nasiona, która powędruje do naszego lasu, ale również mamy różnego rodzaju rośliny, które będą dawały nam punkty w konkretnym czasie. Tak więc ogarnięcie kombinacji między tym wszystkim daje nam naprawdę sporo z gry. Ale żeby nie było, że tylko pozytywne rzeczy dzieją się w naszym lesie, zwierzątka tuptają, roślinki rosną, nie, ponieważ na las również czają się różne niebezpieczeństwa, między innymi człowiek i tego w kartach zabrakło, ale mamy na przykład suszę. Susza, która powoduje, że będziemy z naszego lasu musieli odrzucić co najmniej jedną kartę, co może być pozytywne, ponieważ dzięki temu możemy odrzucić pożar albo zarazę. Co to jest pożar, zaraza? Pożar, jeśli mamy dwa pożary, pod koniec sezonu musimy odrzucić aż dwie karty, a jeśli mamy trzy pożary, to ten pożar rozprzestrzenia się na innych graczy i oni też muszą odrzucić sobie taką kartę. Zaraza powoduje, że te nasze pieczołowicie zbierane roślinki, czyli bardzo proszę, tu mamy paprotki, tutaj mamy jakieś monstery, no to one niestety, najliczniej występujący gatunek u nas, straci jedną roślinkę, czyli dostajemy w plecy, jeśli chodzi o punkty. No a błyskawica, loteria. Możemy zdecydować, że każdy z graczy dobiera dwie karty z bieżącego sezonu, albo po prostu odrzuca dwie karty, które ma przed sobą, więc no tak to wygląda. To teraz zobaczmy sobie jeszcze, jak punktujemy, czyli po zakończeniu sezonu, czyli przypominam, po tym, kiedy zejdą wszystkie karty do dobierania, możemy punktować trzy razy, tak punktujemy, kto ma najwięcej punktów zdobywanych w trakcie właśnie tych sezonów punktacji, ten zostaje zwycięzcą, więc jak punktujemy i za co? Najpierw sprawdzamy sobie zwierzątka, niektóre mają efekty na koniec, niektóre w trakcie, niektóre pod koniec sezonu. Na przykład moja pigmejka karłowata ma efekt na koniec, ale mój motyl daje możliwość wymienienia tego motyla na jedną z roślinek. Dokładam sobie do roślinek, jeszcze nie punktuję, ale już jestem blisko tego. Brakuje mi jeszcze jednej roślinki, ale już się cieszę. No i teraz mamy nasionko. Nasionko daje mi możliwość ze specjalnej talii dobrania trzech kart. Jeśli miałbym więcej nasionek, mógłbym zrobić to troszkę więcej. I sprawdzam, jaką kartę sobie zatrzymuję. Monstera, paproć, niby fajnie, ale na razie chcę specjalnie, za chwilkę Wam pokażę, dlaczego dołożyć sobie tę kartę deszczu, która za chwilę da mi punkty. Teraz niestety muszę sprawdzić, jakie mam złe rzeczy, czyli pożar. Czy mam dwie karty pożaru? Nie, nie mam, więc to jest taki pożar lekki, ale niestety mam zarazę. Pod koniec sezonu odrzuć jedną roślinę z najliczniejszego gatunku. Niestety mam monsterę, którą teraz muszę odrzucić. Pomijam fakt logiczności pewnych działań, po prostu Wam pokazuję, jak się gra. No i teraz sprawdzamy sobie drzewa. Za drzewa w tym momencie również będziemy punktować, ale tylko zamknięte drzewa. Te, które są niezamknięte, nie punktują. Zamknięte możemy sobie wybrać jedną dowolne zwierzątko, umieścić, zamykamy to drzewko, nic więcej z tym drzewkiem nie będziemy robili. Gracz, który ma najwyższe drzewo w danej rundzie, będzie dostawał taki bardzo proszę symbol drzewka, czyli dodatkowe punkty. A na koniec gry gracz, który ma najwięcej drzew, dostanie taki wielki konar, że ma po prostu największy las, więc fantastyczna sprawa. Kiedy ogarniemy sobie drzewka, sprawdzamy, no właśnie, czy punktują nam roślinki, ale również czy mamy taki dublet słońce plus deszcz, ponieważ jeśli tak mamy, no to da nam to w tym momencie 5 punktów. Kiedy wszystko sobie ogarniemy, wszystkie karty, które nie są roślinami i zwierzątkami, spadają, a my możemy zacząć już kolejną turę, czyli de facto kolejny sezon. No i tyle. Na zakończenie kilka słów podsumowania i zaczniemy sobie od wykonania. Akurat tutaj, zresztą tak jak i w innych aspektach, gra pod tytułem Amazonia ma czym się pochwalić, no bo sama okładka, muszę powiedzieć, że jakby leżała tak na półce i bym na nią patrzył, no to słabo by mnie przyciągnęła. Trochę niebieskie, trochę zielone, z daleka nam to się wszystko zleje. Trudno. Ale kiedy otwieramy sobie grę i rozgramy już jakąś partię, no to widzimy, wiecie, tu las, tu jakieś zwierzaki, tu jakieś takie mchy, paproci, tam różne cuda, niewidy i to wygląda po prostu ładnie. Na pewno, kiedy byłyby konwenty, no to gra sprzedawałaby się wyglądem. Absolutnie jestem 100% o tym przekonany. No ale dobra, niejedna ładna gra była po prostu kupą, a jak jest w przypadku Amazonii, tak na szczęście nie jest. Bardzo się cieszę, że na pudełku napisali, że jest to gra dedykowana na dwie osoby. Ma wariant solo, jest bardzo ciekawy, jeśli ktoś lubi gry solo, to jest to dobry adres, ale również ma wariant na 3-4 osoby. I teraz jeśli ktoś będzie grał w tym wariancie 3-4 osobowym, od razu zobaczy,
że chyba ta gra jednak była projektowana na dwie osoby i dodano to chyba dopiero po tym, jak zaprojektowano na dwie osoby, dlatego w 3-4 osoby pogracie, ale będziecie mieli moim zdaniem pewien niedosyt, a jak będziecie grali w dwie osoby, absolutnie super, fantastycznie i nie ma co zbierać. No bo właśnie, sama gra jest bardzo prosta do nauczenia, no bo co my w tej grze mamy? Biorę sobie kartę, podglądam, biorę sobie kolejne karty, podglądam, dokładam i dokładam do swojego tutaj stołu, ponieważ jest to gra na budowanie stołu i tworzenie różnego rodzaju mechanik w zależności między poszczególnymi kartami. Jest to bardzo proste w nauce. Jedyny taki mankament to to, że w tych kartach, według nowoczesnych prawideł tworzenia gry karcianej, nie ma tutaj jakoś specjalnie rozbudowanej instrukcji. Wszystko jest na kartach, ponieważ gracze doczytają i będą się cieszyć, że jest mała instrukcja, ale mamy jeszcze jedną instrukcję, która będzie nam dokładnie tłumaczyła, co autor miał na myśli, pisząc pewne rzeczy na kartach. No właśnie, warto, żeby było tego troszkę więcej niż jeden egzemplarz. Ja zawsze sobie przed każdą grą kseruję, skanuję oczywiście, nie za każdym razem, nie wyrzucam tych rzeczy, wiecie, Amazonia, lasy, Boże, nie robię czegoś takiego, ale po prostu sobie skanuję, dołączam do gry, żeby jak spotkamy się z jakimś graczem, żeby miał swój egzemplarz, żeby wiedział, co ta mechanika robi, żeby nie było cały czas proszenie, ej, ty słuchaj, weź, daj, no bo ja zapomniałem, no nie, no ile ty możesz tam czytać? Niech sobie każdy w spokoju czyta. Poza tym takim jednym mankamentem, zasady są niezwykle proste i po jakimś czasie wszystkiego się nauczymy, zaskoczy i będzie super zabawa. No bo właśnie, budowanie sobie takiego własnego stołu, no to jest super sprawa. Gra ma taką delikatną interakcję. Ot, możemy po prostu pozwolić, żeby nam, nie wiem, pożar się troszkę bardziej rozprzestrzenił, to po prostu inne gracze czy gracze też za to będą cierpieli. Tak samo jest z zarazą, ale tutaj właściwie taka jedyna interakcja polega właśnie na tym pożarze, zarazie lub po prostu podbieramy sobie karty i po prostu zabierzemy te karty, bo widzimy, że przeciwnikowi one nam się przydadzą dużo bardziej, nie wiem, jemu czy nam niż jemu. Tutaj są takie jedyne złośliwości, której możemy się popisać, ale nie o to przecież chodzi. Chodzi o to, żeby sobie dobrze skonstruować silniczek, który będzie dobrze działał, żeby nasze drzewa były coraz większe i żeby wszystko jak najlepiej działało, a nasze zwierzątka jak najlepiej punktowały na koniec gry. Jeśli ktoś lubi takie tytuły, to Amazonią będzie absolutnie zachwycony. Mimo, że tutaj nie zabijało się żadnych magów, nie patrzyło w oczy przeciwnika, który w tym momencie szczezł, leży i kwiczy, to mi Amazonia się podobała i co jakiś czas na stole na pewno będzie lądować. Szczególnie dlatego, że Klaudi, wiecie, bardziej się podobają, wiecie, tu drzewka, tu zwierzątka, niż palenie kogoś żywcem w jakiejś grze karcianej. No i z tym pięknym przesłaniem zostawiam Was na dzisiaj. To tyle, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!